Witam wszystkich bardzo gorąco w pierwszym odcinku w grze The Survivalist. Jest to gra twórców Wormsów, jest to gra twórców także The Escapist, więc takie dosyć mało, znaczy mało, może nawet bardziej znane studio Team 17, które jest już bardzo, bardzo długo. Ja pamiętam, że chyba pierwsze Wormsy, chyba w jakie grałem, to już robiła ta gra, to był chyba 90, nie wiem, który rok, 5, 6 gdzieś to okolice. Więc już to studio ma już jakieś dobre 25 lat doświadczenia, jeśli nie więcej, nie chcę teraz kłamać. Właśnie sobie sprawdziłem, założone zostało w 1990 roku, więc dość długo już są już na rynku, także bardzo, bardzo dużo. Mimo że to studio jest już tak bardzo doświadczone, to raczej robi takie proste gry, natomiast bardzo grywalne, taka jest też ta gra. Czyli raczej grafika 2D, jak wszystkie chyba i gry. Nie powala, jeśli chodzi o właśnie pod tym względem, natomiast no, ma to swój urok, taka pixelartowa grafika. Dobra, gram w tą grę tak naprawdę po raz drugi, już sobie chwilę przed tym, jakieś 2 tygodnie temu, w tyle chwilę w to pograłem. I przyznam, że byłem troszeczkę rozczarowany. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Dobra, wygląd tutaj... Aha, muszę przytrzymać. No wygląd myślę, może być tak jak jest teraz, tylko zobaczymy, jakie są zmiany tutaj, ciało, włosy. Włosy był chyba najlepszy, wąs, okularki. Nie będzie takie wąsy, takie o. Koszula, spodnie, kurde, skóry mamy do wyboru. Możemy nawet dać u jakiegoś kurczę filetowego. Dobra, nie będzie biały. Małpy, mapy skarbu, fabuła, profil. No dobra, myślę, że może być. Proste przedmioty można tworzyć za pomocą samych rąk, wciskając C. Dał ci zdobyć wpis dziennika z innego rozbitka. Możesz go przeczytać w zakładce fabuły swojego dziennika na tab. Więc najpierw sobie podniesiemy żwir, na spację się podnosi. Teraz na C możemy robić coś. Lepiej jeszcze. Dobra, to jest proste akurat. Właśnie, wiecie co? Nie lubię czegoś takiego w grach, że ten samouczek jest taki nachalny, że on na siłę nam wchodzi, a myśmy chcieli coś sami sprawdzić, bo nieraz są takie rzeczy proste, że no sami się tego możemy też domyślać, bo tak jest we wszystkich grach. Jak ekwipunek jest na I, czy tak dalej, no to a tutaj jest to za bardzo nachalne. Tak samo tutaj, no raczej będziemy wiedzieć, że musimy kliknąć w to, żeby zrobić sobie broń, no nie? I no, nie potrzebujemy do tego, myślę, samouczka. Sukces, wybierz siekierę za pomocą przecinka lub kropki. Znajdzie się w twoich rękach, może zacząć rąbać siekierą, wciskając lepszy z myszy. Dobra, weźmiemy sobie siekierkę. Zrobimy sobie to drzewko. Dobra, kokos, zabieramy oczywiście. Musisz pamiętać o jedzeniu, bo inaczej umrze z głodu. Aby co zjeść, wybierz to za pomocą kropki lub przecinka. Następnie wciśnij lepszy z myszy, aby to zjeść. Widzę, że trawę muszę omijać nawet dookoła. No dobra, sobie zmienimy. Co mogę zjeść? To. I to jemy za pomocą... Normalnie myszeczką jemy. Dobra. Co możemy tu zrobić? Linę możemy zrobić. Z czego się robi linę w ogóle? Z wysokiej trawy. Godny materac. Potrzebujemy trawę, liście i siano. A siano robi się z trawy. Jak rozumiem. Z wysokiej trawy. Czyli gdzie jest wysoka trawa? To jest to? Może tu są krzaki jakieś. Może to może skosić. Płatki. Ledwie żyje. Czemu ledwie żyjesz? Gdzie masz twoje statystyki? A, czyli nic ci nie jest. Czyli się zmęczy po prostu. Dobra, na shield mamy sprint. Jest tutaj taka grafika, widzę, raczej 3D, natomiast w sporej mierze tutaj jest oparte to na sprite'ach. O, mamy trawę. Natomiast w sporej mierze tutaj jest to wszystko oparte na sprite'ach, czyli na dwuwymiarowych jakby takich postaciach. Na przykład tutaj ta cała nasza postać. To jest właśnie oparta na sprite'ach, ona nie jest dwuwymiarowa.
Jeszcze raz C. Zróbmy sobie może to, możemy. Łóżko, potrzebujemy słomę jedną. Jeszcze jedną linę. Teraz umiem sobie łóżeczko. I chcę go użyć gdzieś. Jak to mogę wykorzystać? Dobra, zaraz do tego dojdziemy. No, służy do zrobienia łóżka. Aha, to mam teraz, czyli jeszcze nie mam łóżka. Co to dalej? Drewniana tyczka. Tyczka, można z niej zrobić wiele różnych przedmiotów. Pełzająca pościel. Potrzebujemy więcej liści, więc sobie zrobimy liście. A, nie, sznurek. Nie, to mamy. Tutaj potrzebujemy w takim razie liść palmy. O, to tego nie mamy. Jak najbardziej tego nie... mamy jeden. No to za mało. No to sobie zrobimy w takim razie ten liść palmy, czyli musimy jakąś palemkę skosić. Przyznam takie troszkę to sterowanie za bardzo, kiedy są te przeszkody, to za bardzo wtedy jest takie, no trudno tam się przebić po prostu. Muszelkę. Bieram muszelkę. Tego nie mogę zniszczyć, zobaczcie. Kurczę, pieniek zostaje ziemi, nie mogę przez niego przejść. No mimo, że tak naprawdę pieniek to powinien skoczyć bez problemu. I też, no brakuje mi na przykład, jak tutaj biegnę w dół, żeby on sam na przykład mi to minął, zbiegając w lewo czy w prawo. To byłoby takie ulepszenie, dosyć myślę, ułatwienie. Dobra, mamy liście, zrobimy sobie prowizoryczną pościel. Czy mogę teraz już zrobić łóżko? Nie. Czyli jeszcze nie możemy zrobić łóżka. Prowizoryczna miska, którą można napełnić wodą. Zróbmy sobie. A, to widzę, mogę postawić, czy tam zabrać wodę. Pójdziemy. Dobra, mam wodę. Nie, woda nie nadaje się do picia. Co mogę z nim zrobić? Nic. Rozumiem, że woda do picia musi być słodka, a nie słona. Co tu jeszcze można zrobić w takim razie? Kamień, na którym ma kilka zastosowań. Stylisko. Zobacz sobie stylisko. I pochodnia. Zrobimy sobie też pochodnię. A, już nie mam tu miejsca, widzę. Miska, tyczka. Aha, z tego co widzę, mamy tutaj ekwipunek. Cały, jaki możemy mieć, to jest to tutaj. Nie mam żadnego ekwipunku poza tym chyba. Czyli to wszystko. Musimy coś, czego się pozbyć, płatki liściu wyrzucimy i weźmiemy sobie tyczkę. Ale to jest tyczka, też raczej nie służy do niczego. Dobra, chcę ma teraz położyć. No nie mogę, nie wiem po prostu jak to działa. Chyba wypiję tę wodę ze słoną. Tak, wypiję tę wodę ze słoną. Ten pojemnik jest słonowodą. Dobra, idziemy dalej zobaczyć co jest. Jakieś owoce jakieś by się przydało, żeby coś zjeść, bo za bardzo nie mamy nic do jedzenia. Ustawa biec, wcześniej przerwy przycisk myszy, gdy się poruszasz, wcześniej przycisk myszy, aby przytulać się przez uskoki i bezpieczne miejsca. Aby upuścić przedmiot znajdujący się w ekwipunku, podświetl go na wskazanie, następnie przytrzymaj Z. Pułapka. Mapeczką w środku. Otwieramy ją. Pomocne małpy. Przyjazne małpy mogą robić wszystko to co ty. Przydziel im zadania w trybie małpiego naśladowania wciskając Q. W twoim posiadaniu znalazła się pierwsza mapa skarbów. Postępy w poszukiwaniu skarbów są śledzone w zakładce mapy skarbów w twojego dziennika TAP. Znajdź miejsce po danej nazwie, aby odszukać zaginione skarby. Co tu mamy? Żwir. A, zestakuje. Gdzie jest ta mapa skarbów? Mapa skarbów. Wbij to w pinezkę. Możesz umieszczać znacznie na mapie, aby nie zapomnieć, gdzie udało ci się znaleźć coś fajnego, przydatnego. Gdy chcesz umieścić na mapie znaczenie, wciśnij myszy lub wybierz ikonę.
A tak wygląda mapa. Nie wiem, czy to jest cała, czy tylko ten wycinek mapy. My jesteśmy w środku, a tutaj być może coś będzie dalej jeszcze na prawo. Mapy skarbów. Gdzie jest ta mapa skarbów? To znam, że nie wiem, jak mam ją znaleźć. A, tutaj mamy chyba kawałek naszej fabuły. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam, jest sztorm, tylko że to nie był zwykły sztorm. Morze nagle się zburzyło, toczyły mnie wielkie fale i czarne chmury. Pomiędzy falami widać było, jak otwiera się zielony portal, a teraz jestem tutaj, czyli gdzie? Gdziekolwiek jestem, muszę przeżyć. Być może uda mi się wykorzystać do czegoś te kamienie leżące na plaży. A łóżko dalej nie wiem zrobić. Zapisywanie gry. Aby zapisy musi zanieść w łóżko, najpierw musi je zbudować. Przejdź do trybu budowania, wciskając R. Aaa, już wiemy. R. Wybierz schemat. Dobra, to będzie proste raczej. Łóżko. No, za dużo tego jest po prostu. Zbyt dużo tutaj tych pop-upów. Uwaga, niebezpieczeństwo. Wybierz bronię atakuj wrogu za pomocą lub z myszy. Możesz wcisnąć, przytrzymać lub z myszy, bo wykonać atak specjalny. Możesz odtulić się od zagrożenia za pomocą prawie z myszy. Wykonaj turlanie bezpośrednio przed atakiem, aby je kontrolować. Ludzki poziom zdrowia. Pasek zdrowia jest pusty, umiera. Zdrowie można zyskać śpiąc w łóżku lub jedząc coś, aby coś wiesz na pasku lepszy z myszy. Ta walka z nim jest dosyć upierdliwa, widzę. Próbuję zrobić tą kontrę, ale... A właśnie, ta się chyba udała. Dobra, udało się użyć... Dobra. Co my to mamy? Może mięsko sobie zrobimy? Zróbmy to łóżko tryb budowania, łóżko. No już, raz postawić, wyjść na escape. Schematy, dobra. Schematy, po umieszczeniu schematu musisz dodać do niego przedmioty przepisu. Podejdź do schematu mając jeden z tych przedmiotów w swoim wypunku, następnie jeszcze spacja, aby dodać przedmiot. Gdy wszystkie przedmioty do przepisu zostaną dodane, użyj multi narzędzia, zacznij budowę. Czyli muszę zrobić... Multinarzędzia. Jak zrobić multinarzędzie w takim razie? Mamy siekierę, mam pochodnie, stylisko. Jest. Prymitywne multinarzędzie. Zrobimy sobie, tylko potrzebujemy linę jedną. I teraz jeszcze raz potrzebujemy zrobić sobie motek. Dobra, i mamy moteczek tutaj. Pamiętaj zapisywanie. Pamiętaj o regularnym zapisywaniu gry. Otaczający cię świat jest niebezpieczny, aby zapisać grę zaśnij w łóżku. Twój świat zostanie też zapisany, gdy dołączysz do gry wieloosobowej. Potrzebna pościel. Mamy pościel chyba, nie? O, tutaj. Dodaj.
O, możemy sobie zapisać grę i zasnąć. Zapiszmy grę. No, a która jest godzina? Pora czasu? Tutaj jest chyba. A my czekamy do wschodu. To jeszcze kawałeczek, jeszcze jest noc. Da się tak przyspieszyć? No, odłóż pościel. Spacja. No zapisałem, ale dalej śpię. No nie wiem, jak to mam śpieszyć, żeby to... No po co mam tu leżeć, jak chcę spać, nie? To żeby mi się życie odrodziło. Dobra, wstaniemy. Robimy sobie w takim razie ognisko. Ogniana pałka, uczynia różne rzeczy. Kamień. Jak chcę ognisko zrobić? Może będzie w trybie budowania ognisko. O. Sumienna ściana, żwirowa powierzchnia, jest ognisko. Sobie ognisko tutaj. Escape. Kurczę, jest to uciążliwe trochę. Młoteczek. Aj, nie ten przycisk. A, tu jest zapisz i śpi. Dobra. Nie mogę zrobić po prostu. Wstawaj, 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 chłopie. Nie ma czasu, nie ma czasu. Dodaj kamyczki. I teraz młoteczkiem bijemy. Dodaj drewno. Smakuj na bezludnej wyspie. Gotowanie jedzenia zapewnia wiele różnych korzyści. Niektóre dania w większym stopniu niż inne zaspokajają głód, inne zapewniają szybsze leczenie, nawet zwiększają limit zdrowia i sił witalnych. O, to będzie dobre. Jedzenie nigdy nie znika z tego miejsca, więc możesz gromadzić swoje kuchenne specjały. Czyli jak rozumiem, w tej grze jedzenie nie gnije? Bierzmy sobie jedzonko. Wybierz przepis. Małpy mogą naśladować przy stołach roboczych i wykonywać przepisy. Przystaw małpę w tryb naśladowania, umieść przedmiot z przepisu na stole, aby małpa dostarczała odpowiednie składniki. Użyj multi narzędzia na przepisie, aby małpy wykonywały za ciebie. No tutaj przyznam, że to uczenie się może być dosyć trudne, ale spróbujemy. Owoce smoothie. Mięsny kebab. Mięsny kebab. No zróbmy sobie może ten. Jeśli chcesz wziąć małpę na śladowania, twoje działania przyjdzie małpę na śladowania, małpę i E. Odpraw, ucz, już przedmiot, podążaj, ucz. Ja chcę teraz gotować. Muszę robić to młotkiem? Wygląda na to, że muszę to gotować młotkiem. No trochę dziwne, no ale zobaczymy. Dobra, teraz małpę może spróbujemy nauczyć. Jak to szło? No już się chyba nauczyłaś, nie? Mogę jakoś zacząć uczenie? Odpraw. Ty małpo, a gdzie ty lecisz? Weź sobie do roboty, co? Przez przedmiot, podążaj, łucz, odpraw. No, nie wiem. Nie wiem, jak to działa w ogóle. Zjemy sobie Mystic Kebab. Zobaczmy, nie nam odnowi żydka. No, widzę, że tak chyba z połowę, więc nieźle. Mam jeszcze jakieś? Mam jeszcze jakieś. Sobie pójdziemy, zrobimy resztę w takim razie tego mięska. Młoteczkiem. No, jest trochę dziwne, że to robię młotkiem. Także ta gra się prezentuje tak, jak wy widzicie. Przyznam, że liczyłem na coś więcej. Po prostu mnie nie wciąga. Gdybym miał ocenić ją, dałbym taki wynik, jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, piątkę. Myślę, że byłoby ciężko na coś więcej. A już nie ma więcej, widzę, tego mięska. Także my sobie ten odcinek zakończymy. Zobaczymy, jak wam się ta gra spodobała, bo może wam się podoba bardzo. Mi niekoniecznie. Jest takie trochę sterowanie, takie trochę toporne, jakoś tak
Nie podoba mi się, że tutaj raczej trzeba robić, biegać, zwiedzać, niż budować sobie bazę, chociaż tutaj też można to robić, ale no, sądząc po rozmiarach tej mapy, raczej będziemy tutaj biegać dookoła, niż budować sobie jedno miejsce, jakieś tam stałe miejsce, w którym będziemy mieszkać. Także to by było wszystko, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, cześć!